No i dalej będziemy próbować łowić tego karasia. Dzisiaj wybrałem troszeczkę inną wodę, wam powiem. I tak obstawiam, że takie trzciny będą dobre. I tak sobie obmyśliłem plan. Zobaczcie tutaj. To jest ta sama woda, tylko ona jest czyściutka. Ja tutaj trochę pochodziłem. I tu jest ta sama woda, ale jest kalna. Kalna może być albo przez ptaki, kormoran wyleciał, albo też ryby szukają pożywienia na dnie wśród trzcin. To musimy tutaj usiąść, więc ja idę po sprzęt i obłowimy te trzciny dzisiaj, posypiemy i sprawdzimy, czy tu pływają jakieś karasie. Jedziemy, jeszcze 20 minut myślę. Zobaczymy, jak to jeszcze tak pójdzie z naszym kierownikiem, tutaj to może godzina 20 minut. Tu jest nasz hotel, po prawej stronie teraz, ten. A tutaj? Tu, ten wymurowany, ten. Tutaj. Tu jest nasz hotel. Jakby ktoś pytał, to tak. Jan taki z Czech poleca tak. Tutaj, on tak, organizuje to. Wyprawy. Prania, wszystko. Wypranie już, na nurkowanie. Tu jeszcze lepiej. Zegar na ścianie. Tu do mnie, ten za 110. Ja bym cię zauważył, że duża jest ta wyspa. No, miał być pół godzinki. Duża jest ta wyspa. Ten bank ma. To jest nasz hotel. Dzieci będą siebie polecić. A więc my już dotarliśmy, jesteśmy w hotelu. Mamy plażę, zaraz będziemy wam pokazywali wszystko, tu jest nasz pokój, dwójeczka, młoda tu ma osobno, klimatyzacja, bo jest 30 stopni, łazieneczka taka, tu jest Rafała pokój, Rafał, jak ci się podoba? No starczy, nie, co, mały pokój, nie chcę wybrzedzać, w Hiszpanii jest lepiej. No starczy, co? Jest inny kontynent, inny kraj, nie jest całkiem tak, wiesz, nie jak ten, ale jest... Ale nie ma źle, nie? Nie, no widzisz tu co, patrzysz przez okienko, kanalizację widać tam, no ty to co? No, wszystko okej. Okay. Obiadek nam zrobili tutaj, proszę, taki wygląda jedzonko, ładnie, rybka, o Jezu, Miki, to ktoś już ładnie tę rybkę wzięła. Na sobie teczek. Proszę zobaczyć, jedzonko jest. To też nie robią za dużo, bo nie ma dużo osób, to wiadomo, że tu nie będą robić. Proszę, ryż, kto chce, sobie może wziąć. Co tu mamy? Makaronik, super. Serweczka, rybeczki. Proszę, zobaczcie, jakieś rzeczy. Super, ja to chciałem rybę, owoce, to co powiedziałem i soczek jest ze świeżo wyciskanych owoców. Drapieżnik z oceanu. Jakiś czerwony, nie? No. Dobry. To będzie ta, którą ja chcę złapać, tylko zaraz większą. I nareszcie na miejscu. Rozkładam sprzęt. Zakładam rasuwy na haki. Zestawy do wody. I czekamy na branie miętowego. Jaką dzisiaj będę wędkować? Standardowo rasuwa. Na przypon. Żyłka główna 0,27.
Przypon 0,25 z fluorokarbonu. I obciążenie 120 gram. Obciążenie wisi na żyłce 0,24. Gdyby obciążenie wpadło w zaczepy, to idzie bez problemu zerwać. Funkcjonuje to tak jak zrywka. Obciążenie zostanie zerwane, jak wejdzie w zaczepy. I bez problemu wyciągniemy cały zestaw. No i zestaw leci do wody. Tydzień temu na filmie, ci co widzieli, to widzieli, ci co nie widzieli, to zapraszam do zobaczenia ostatniego filmu. Robiłem też haczyk i zastanawiałem się, czy dać żyłkę 14, 0,14 czy 0,22. To, że dałem 0,22, uratowało mi całą zasiadkę, bo z tych patyków, patyków tych drzew połamanych wszystkich, to musiałem szarpać tego karpia, który mi pobrał właśnie na sam koniec zasiadki. Tu już mam zestaw powolutku gotowy. Zanętę mam praktycznie identyczną co tydzień temu. Teraz tylko dodam właśnie kukurydzę jeszcze i taką zmieloną kukurydzę, wszystko ugotowane w zapachu, połowę wsypię do zanęty i to wymieszam. A dlaczego karasia? Bo tydzień temu obiecałem, że go złowię, a mi się nie udało. A wiecie, że w miarę karpie mi na filmach zawsze biorą, a inne ryby to już rzadziej. Więc skończyłem na tym, że złowiłem 3 płotki, jedną muklejkę i właśnie tego karpia na koniec. I obiecałem na koniec filmu, że pojadę na karasie i jej w końcu złowię. Więc jesteśmy. Zestaw. Obydwie wędki na robaka. Tutaj dendrobena 4, a tam rosówka na drugim kiju. Zarzucamy. Branie i mamy rybę. Właśnie mówiłem o rosówce i muszę wam powiedzieć, że już mam rybę. Położymy wędkę na bok, ale obawiam się, że to coś większego niż karaś. Ale najważniejsze, że biorą, przynajmniej się nie nudzimy. Ale fajna sytuacja, bo dopiero wędkę rzuciłem i my tutaj punktujemy. Więc możemy być z siebie zadowoleni. Choć karp bardzo podobny do karasia, no niestety zaliczyć go nie mogę jako ryba, po którą przyjechaliśmy. Ale taki sobie na macie leży. Tutaj mamy plażę dla miejscowych i po lewo dla nas. Na tej plaży dla miejscowych musimy być tak ubrani. To jest nasza plaża. Tam jest
słynna huśtawka, gdzie wszędzie na zdjęciach jesteśmy. Znaczy widzimy ją na zdjęciach wszędzie. Hello. 10 euro. You make 3 for us for eating, okay? She is my mother. Ah, hello. 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 Oh. Jak smakuje? O, tu jeden ma? Dobre to? Super, nie? A to ten sok też zaraz... Rafał już się rozgościł, już tu zostaje. Siadajcie, no to siadamy, co? Tam robi jeszcze jedno. Pokaż, Dan, jak to w środku wygląda. Kazał tu tak zeskrobać? Gdzieś? To sobie? Ale to ci pokażę, jak robić. I z tą wodą. Super. Masz to. Cały ten miąższ. Dobra. Chodzi? Tu nam kolega szykuje jeszcze jednego. To jakbyśmy zostawili ze dwa dni na słońcu, to mamy wino. Dobry smak. Dobre, nie? Drugi zestaw idealny. Ciężarek na zrywce. Rasuwa. I zestaw ląduje w wodzie. Domin był z ekipą we wrześniu na rybach, tu w Austrii. I też próbowali złowić miętowego. Nie udało się. Jak chodzi o miętusy, to najlepsza pora, żeby je złowić, to listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Postaram się dzisiaj coś wyciągnąć przy odrobinie szczęścia. Za kilka dni przyjedzie do mnie kolega. Też będziemy na tym miejscu wędkować z dwa dni. Będziemy polować na miętusa. Myślę, że coś wyciągniemy. I spadł fajny miętus. Akurat kolega z ryb przyjechał. Mamy miętowego. Ups. Fajny miętowy. Przeszło 40 cm. Zarąbista ryba. Było branie na rasówka. Wpadnął fajny miętowy. Woda jest upieprzona. I jak widać, miętusy biorą mi przez dzień. No jest około godziny 17. Pobrał fajny miętus. Przeszło 40 cm. Zarąbista ryba, fajnie ubarwiona. Fajny zarąbisty miętus z rzeki Inn. Super ubarwiony. Pozdrawiam wszystkich widzów małego rekina, udanych połowów. Pozdro! Na razie to rybę mam, ale niestety musiałem przerwać wędkowanie, bo się tak wiatr duży zrobił i zaczęło padać. Wszystko mi moknie, no, karty wędkarskie, radyjko, zanęta, robaki mi wychodzą z wiadra, więc stwierdziłem, że póki będzie padać, to przestanę łowić i posiedzę sobie pod namiotem z kamerą, bo kamery też szkoda, jeżeli chodzi o deszcz. A że ryba jest, to nie ma co tam się na razie denerwować. Wiem, że to nie było nagrane, ale jakby się ktoś pytał, cztery karpie już takie właśnie małe wyciągnięte.
ale nie nagrywałem tego z tego powodu, że szukam dalej tego karasia. Mam wszystko na robaki, na rosówki i na dendrobeny i dalej bierze mi karp. Osoby, co siedzi obok, mają na kuleczki małe, typowo stricte podkarpia. Niestety na razie bez brania. Może się to zmieni, ale myślę, że do wieczora jeszcze mamy dużo czasu. Ta pogoda niech się ustabilizuje. No i będziemy dalej łowić. Już przestaje padać tak mocno, tylko tak teraz kropi. Za chwilę będę łowił ryby. Kolega teraz wykraja ten środek, to co się je, wodę wypiliśmy, teraz ten środek do jedzenia, to co dany jak, tak? Tak. Rafała śniadanie, nie Rafał? No. Pieprzyłem całego. Jeszcze tu czeka jeden, zaraz będzie obrany. Zdrowie. Zdrowie dane. Całkiem to całkiem drapał, inaczej smakuje jak u nas w Europie. Drapał, posiekał tak, nie? Super. Całkiem inaczej. Całkiem inny smak ma. Nie idzie porównać. Mango, ananasi, ananas, banana. And what is the price for what? This is 50 rupiah, 50 rupiah. Otwarcie sklepu i zamknięcie, jak to jest, Rafał? No patrzę właśnie, od 12 do 6.30 otwarte, ale później znów o 5 zamykają, to jak to otwierają, to nie idzie, tak to zamykają, to już pół godziny przerwy i dalej otwiera. Półtora otwiera, no nie, jak on półtora nie, godziny prędzej już znów otwiera. Dobra. No i wpadnął mały klenik, zaraz go wyczepiam i wraca z powrotem do wody. Klenik wyciągnięty, pobrał na rasuwa, zaraz go wypuszcza do wody, taki może 20 cm. No, już poszedł. Na dzisiaj kończę już wędkowanie. Miętus złowiony. Później wpadnął mały kleń. Za kilka dni przyjedzie kumpel i będziemy wędkować dalej. Może wpadnie kolejny miętus. Wszystkie ryby z tej płcizny nam dostajemy. Wcale nie zakładam już kuleczek, widzicie?
A jednak dalej się skuszą te karpie na właśnie i robaki. Po prostu rzucam w te miejsce, gdzie one naprawdę siedzą. I kolejny taki karpik. I jak widzieliście, w samych tych trzcinkach najwięcej brania. Przed chwileczką miałem na obydwu wędkach, jednego wyciągłem, drugi mi już szarpał drugą wędką, ale zaciąłem pudło, ale tam mam właśnie tą rosówkę i poczułem mniejszą rybę, taką, wiecie, już inne takie bicie niż od razu karp. Mógł to być jakiś wzdręga albo karaś, albo płoć. Mogła już to być, ale niestety nie wyciągłem. Nie połknął do porządku tej rosówki. Siedzimy dalej. Pogoda może i nie za dobra. Teraz się troszeczkę uspokoił wiatr i można chwilę z wami porozmawiać. Ale za to ryby dopisują. Sąsiedzi już też wyciągli. Widziałem jedną rybę. Coś się tu dzieje, ale tak jak wspominałem, ta kalna woda dała mi znak, że tu coś musi w wodzie się dziać. Że ta ryba między trzcinami i przy trzcinkach szuka żywności. Pewnie tam się już rodzą jakieś robaczki wodne, jakieś muszelki, małże i jak to na wiosnę zawsze, nie? Wszystko teraz jest ten moment i one tam żerują. I im bliżej trzcin się rzuci, tym pewniejsze branie. Później wam pokażę, bo teraz nie chcę tam sąsiadów przerzucać, ale ta ryba spławia się jeszcze dalej, tak 15 metrów dalej. Oni tam próbują dorzucić, niestety rzucają w tym kierunku, ale nie dokładnie w cel. I ja spróbuję później, jak oni się zwiną, tam właśnie rzucić wędkę. Wam pokażę, gdzie totalnie się ryba spławia. Cały czas tam się ryba spławia. Ją obserwowałem, tą wodę cały czas i widzę, że tam ta ryba chodzi. I sprawdzimy, co to za ryby. Ale to nie były takie typowe spławy karpia, tylko coś po prostu mniejszego. Mamy, jesteśmy w sklepie ze wszystkim i z niczym, nie? Śruby. Wszystko można robić. Kanaliza. Wszystko do kanalizy, proszę bardzo. Krany, nie krany. I auto pomalujesz. Znaleźliśmy piwole bezalkoholowe. Jedyne. Bezalkoholowe. No powiedz, co tu się stało. Man! Hey, can you help me? I go outside from the room and the keys are inside. Have you the second key? Yeah. Why are you the best? 202. Co tu się stało? No, tabletki do żony od Daniela. Do góry lecę, a drzwi widzisz. A to jest technika taka jak maledykska. Chcę otworzyć? Uja. A klucz w środku. No. Jak klamka działa, myślę, to jak zawsze idzie wejść. Nie, bez alkoholu i nie damy. Bez alkoholu to nie ma alkoholu. Jakby był alkohol, to by może tak się nie stało. Z Danulem już kaweczka. Godzina 5:30. O której, Danu? O 6:00 wypływamy, tak? No. O 6:00 wypływamy. Muszę spać, ale nie popuszczę tych rybek tutaj. Pierwszy strąg, pierwszy raz na rybach, siedzimy chyba z godzina i już jest pierwszy strąg.
pstroga jest. Uczeń bije mistrza po raz kolejny. No. Dobra, do uwagi. Fajny, fajny taki tęczak. O, zarąbisty. A ja w sklepie kupił na jutro na grillach kupiłeś pstrągi, a tu już pierwszy pstrąg w tym roku. A co było? No. Co było w sklepie kupować dla jutrzejszego grilla? Jako przynęta posłuży nam rasuwa. Wędkujemy na wszystkich wędkach, na czterech wędkach na rasuwy. Fajna, tuściutka. I przynęta namiętowego założona na przyponie. Tomuś, trzymaj. No i było branie od Tomusia, pierwsze dzisiaj. I Tomuś wyciągnął pierwszego miętusa w swoim życiu, wędkuje 3 lata, trzeci rok. I pierwszy jego miętus, fajny. Będzie mieć tak z 45 cm, będzie mieć leciutko. Na rasuwa mu pobrał. Super sprawa, fajna ryba. Kolory zarąbiste. Uszmeniusz! No win, a ci powiem, że teraz na ten, na Wielkanoc, to będzie ode mnie dla ciebie prezent. Bo chciałeś miętusa, widzisz, ja przyjechał do Marka i z rzeki Inn wyciągłem miętusa, mój pierwszy. To będzie prezent dla ciebie, Marek ci go przywiezie. Powiedz, że nie pijesz i wędkujesz, nie? No widzisz, przyjechałem trzeźwy, wypiłem jedno piwo i wczoraj pstrąga, a dzisiaj miętusa. No jest idealnie. Bez alkoholu oczywiście. No i miętowy wyciągnięty od Buszmenka. Fajny stwór. Z rzeki Inn. No będzie mieć tak kurde z 45 cm lekko. No jest wieczór i walnął fajny miętusik. Siedzimy, siedzimy dalej. Mamy branie na rosówkę. Przestawię kamerę. O, o. Będzie do cięcia. Z tą rosówką to poczekamy, bo niech to połknie do porządku. Ale już druga, już druga. No śmiało. Śmiało. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Śmiało. I przeczekałem chyba. Nie, dalej, dalej. Coś się tam bawi tą moją przynętą. No, 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 no. Kurde, za szybko. Za szybko, ale rzucimy jeszcze raz te trzciny. Tak jak widzieliście, no, same trzciny rzucam. Tą drugą wędkę już mam właśnie rzuconą troszkę bardziej w lewo, bo kurde, za dużo tych brań. Jedno branie za drugim, nie? O, do wody wchodzi. Sytuacja bardzo podobna do poprzedniej. Jedną wędkę zakładam, a na drugiej na czerwone robaki. Coś większego teraz mamy. To już nie jest taki malutki jak był. Coś większego. O, tu już żyłeczka piszczy. Kolejny wyciągnięty. Same trzciny, już branie. Zatakowe panowały karpie i kolejny raz przegram z wami. Będzie dla was 2-0, jak nie wyciągnę karasia. Za tydzień znowu gdzieś pojadę. Niby taka pospolita ryba karaś, a zobaczcie, że nie jest tak łatwo go złowić, ale tym bardziej, że ja się nie nastawiam na takie karaśki, nie? Takie karaśki mnie nie interesują. Chciałem wam pokazać karasia. No już powyżej tego 30 cm. W ogóle chciałem siedzieć obok. Woda tutaj dalej jest, karwinka. Tam przeważnie mamy więcej karasi. Ale mówię wam, że tak wieje, że ciężko by było nagrać film. Te miejsce wybrałem z dwóch powodów, tak jak wspominałem wcześniej. Że widziałem, że tu się ryba spławia i że
tak bardzo nie wieje. Trochę jestem osłonięty, jakby nie było przez parę trzcinek, przez brzeg. Bo tam, gdzie bym chciał iść na te karasie, to masakra jest. Jeszcze teraz z tym deszczem, z tym wszystkim, to by było przerąbane. Ale jest dobrze. W każdym razie tak, podsumujmy to. Rybka jest. Ja walczę dalej o karasia. Rybka jest, ale nie ta, co bym chciał dla was złowić. No i branie. No pociąg. Nie bój się tego. O dziwo, naprawdę ryby biorą jedna za drugą, nie? Tu nie jest jakiś postój. Już minut czy 10. Już mam luźną żyłkę. Nie wiem, czy on już tam nie siedzi. Siedzi. Ja już go wam pokażę. Tu wędeczki. I tak wam się zaprezentuję. Z taką właśnie rybką. Idę z nią do siatki. Z podbieraka i do wody. Jak siwy? Dobrze? Bardzo dobrze. Czy masz balast tutaj na łodzi? Tak, no widzisz, że wszystko w pionie, w poziomie. O, ale tu jest fajnie. Wczoraj widzieliśmy rekina, ale nie udało mi się go nagrać. Wczoraj mieliśmy rekinka. Bardzo mały był, taki może z 50 cm na plaży. Monika widziała. Ciężko będzie stąd wyjechać, wam powiem, bardzo ciężko. Zakłada nowe przynęte i rzucamy dalej. Mamy kolejną rybę. Brawo, Dany. Podobać mi się zaczyna. Zaczyna mi się podobać. Miałem teraz branie potężne, ale urwało kotwicę. I tak bywa, ale fajne branie było chociaż. Jakaś mała padlinka. No, ule cię lubią od wczoraj. No, od wczoraj nie kleję lubię, no. Abyśmy na pstrągi i... miętusy. No, mały. No, taki 10 cm ci starczy. Mały klenior. Musimy oczywiście miętusa, nie? Jakby nie było. Jaj najlepszy. Tyzie DPS. Uczeń przebija mistrza. No, grillek leci, bushman siedzi, wyciągnął miętusa dzisiaj, pierwszego w życiu, 47 cm dokładnie. Siema, Domin! Zgaś ta latarka.
No, Siema, Domin. Jak się czujesz po złowieniu pierwszego twojego miętusa w życiu? Trzeźwy przede wszystkim i fajnie, nie? No. Lenowak jest bardziej podniecony niż ja, nie? Mi tam nie zależy, żeby tam jakaś wyjątkowa ryba chycić. Mi zależy na pstrągach i żeby duże, przede wszystkim jakiegoś dużego gereta wyciągnąć, nie? No, że jak, może być jakiś karp 20 czy coś tam, nie? Może albo jakiś szczupak taki większy, nie? No, ta Nowak i te jego brzany to tam. No i walczymy z kolejnym karpiem z Szczecin. Siedzą tam, naprawdę tam siedzą. Mam tą odpowiedź na tą kalną wodę. One to wszystko tam siedzą, wybierają te żarcie. Wszystko z tych trzcin. Im bliżej trzcin rzucisz, tym częściej masz branie. A widzę to po sąsiadach, że mają te ryby, ale mają rzadziej. Więc co wam mam powiedzieć? Rybka bierze. Wracamy na śniadanko po pierwszych 3 godzinach wędkowania. Dany, jak było? No wiesz, jak było, dobrze, nie? Dany dwie ryby ma. Dwie ryby złapałem i później mnie morze pokarało, ocean mnie pokarał. Musiałem troszkę zwymiotować i dalej jest dobrze. Nie. Mamy na śniadanko dzisiaj naleśniki, małe tu owoce. Tu jest tak. Co tutaj mamy, Rafał? Naleśniki małe. Naleśniki. Są z kartofli, nie? A to? To jest tuńczyk. Tuńczyk, taka tak, pasta. Tuńczyk, jaka? Tak. Tuńczyk, cebula, no a tu tost, tą cukrę. No tak, i masło, konfitura. Przyszła nasza kolacja. Dzisiaj będziemy jedli tą rybkę. Tak, budują tutaj. Rozrasta się wyspa. Tak palą śmieci tutaj. Na takich stołach specjalnych. Drodzy wędkarze, powiem wam, że poddaję się. Poddaję się. No to co rzut, to ryba, co rzut, to karp. Innej ryby tutaj chyba nie ma. Muszę to powiedzieć. Panie, tu nie ma ryb. Innych niż karpie. Wyholuję jeszcze tego bydlaka i kończymy tą zasiadkę. Będę szukał karasi gdzie indziej. Do zobaczenia, do następnego filmu. Postaram się już karasie jakieś połowić. Poszedłem na tą drugą wodę, ale musi wiatr się uspokoić. Nie może tak wiać jak dzisiaj, bo nic nie nagram po prostu. Więc widzowie, widzimy się za tydzień w następnym filmie. Kolejny karpik.